7 ciekawostek o Ferie Wenger. Na pewno nie słyszałeś o jednej z nich, a piąta być może Cię zaskoczy. Czy pracodawca może decydować o tym, kiedy weźmiesz urlop? Odpowiedź to tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Ponieważ jako pracownik masz prawo do nieprzerwanego urlopu w okresie od 1 czerwca do 30 września. Możesz zażądać, aby reszta urlopu była wykorzystana w ciągu roku, a osoby po 60 roku życia samodzielnie decydują o dodatkowych 7 dniach urlopu, natomiast muszą poinformować pracodawcę przynajmniej 2 tygodnie wcześniej. Ważna informacja, w firmach z układami zbiorowymi zasady te mogą się różnić. Czy musisz brać urlop, jeśli nie wypracowałeś Ferie Wenger? W sytuacji, w której dopiero rozpocząłeś pracę i jeszcze nie masz wypracowanych świadczeń urlopowych, czyli Ferie Wenger z poprzedniego roku, możesz odmówić wybrania urlopu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której firma całkowicie lub częściowo zamyka się na okres wakacji. Wówczas wszyscy pracownicy mogą być zobowiązani do wybrania urlopu w tym okresie. Więcej ciekawostek o Ferie Wenger w kolejnej części.